Po 10 dniach poszukiwań udaje się w końcu odnaleźć kluczowy element materiału dowodowego. Znaleźliśmy go niemalże przypadkiem. Przeszukiwaliśmy zebrane szczątki i ktoś w końcu natrafił na rejestrator parametrów lotu. Być może jego zapis rzuci więcej światła na poczynania drugiego pilota w ostatnich chwilach lotu. Teraz jest okazja, by pójść do łazienki. Dobry pomysł. Gdy tylko kapitan wyszedł, Lubitz nastawił wysokość na 30 metrów. Zapis potwierdza, że pilot był przytomny podczas całego zniżania. Gdy został sam w kokpicie, ustawił autopilota na najniższą wysokość i zwiększył prędkość do maksymalnej operacyjnej. Był przytomny aż do końca. Aktywnie kontrolował maszynę. Otwórz drzwi. Zamknięte. Coś tu nie gra. Lubitz, co ty wyprawiasz? Wpuść mnie. Otwórz te cholerne drzwi. Przynieś mi topór. W każdym samolocie jest coś, co nazywamy toporem bezpieczeństwa. Pozwala on dotrzeć do ognia, jeśli płonie on pod panelami. Otwórz drzwi. Lubitz, posłuchaj mnie. Kapitan oczywiście bardzo chciał się dostać do środka. Wiedział, że ciągle się zniżają. Otwieraj! Do diabła otwórz drzwi! Personel pokładowy widział tę scenę i musiał zdawać sobie sprawę z tego, że zaraz zginą. Germanwings, zgłoś się. Jak słychać? Kocham cię, słonko. Za każdym razem, gdy kładę się do snu, widzę ich troje, jak roztrzaskują się o górę. Ten obraz nigdy mnie nie opuści. Przyczyna śmierci 150 osób zostaje potwierdzona. Jednak śledczy wkrótce odkryją, że tragedia lotu Germanwings 9525 ma jeszcze jeden ponury rozdział. Wróćmy do początku. Lot z Barcelony do Düsseldorfu był drugim lotem Lubitza tego dnia. Pierwszy odbył się w przeciwnym kierunku, z Düsseldorfu do Barcelony. Także wtedy kapitan opuścił na chwilę kokpit. Okazało się, że gdy podczas tego lotu Lubitz przebywał w kokpicie sam, zmieniał ustawienia zadanej wysokości. Na moment ustawił wysokość lotu na 30 metrów. Lecz zanim kapitan wrócił do kokpitu, ustawił poprzednią wartość. To była próba na sucho. Szybkie powtórzenie niezbędnych czynności.
Wszystko w porządku? Tak. To nie była decyzja pod wpływem chwili, lecz zaplanowane morderstwo-samobójstwo. Chciał to zrobić i zaplanował to. Zaplanował śmierć swoją i 149 innych osób. Zabolało mnie to tak mocno, jak wiadomość o śmierci córki. Nawet dzisiaj trudno mi to sobie wyobrazić. Być może nigdy nie dowiemy się, co działo się w głowie Lubica. Żaden z jego lekarzy nie chciał rozmawiać ze śledczymi. Jednak eksperci są zgodni. Zapewne cierpiał na depresję z objawami psychotycznymi. Taka osoba nie w pełni kontroluje funkcje poznawcze swego mózgu. Traci poczucie rzeczywistości. Staje się bardzo roztargniona, a to bywa niepokojące, szczególnie w lotnictwie. Pilot ze skłonnością do psychozy został sam w kokpicie samolotu pasażerskiego. Wciąż nie odpowiedziano na jedno pytanie. Czy był taki moment, kiedy można było powstrzymać Andreasa Lubica i zapobiec tragedii? I kto miał szansę to zrobić? Ponad 40 lekarzy znało stan psychiki tego mordercy. Żaden nie pofatygował się nawet spróbować zapobiec tragedii. Kocham cię. I to jest chyba najsmutniejsze. Informacja, która mogła zapobiec katastrofie, była w zasięgu ręki. Śledczy uznali, że pośrednią przyczyną była pieczołowitość, z jaką Niemcy chronią swoją prywatność. Niemieccy lekarze mają powód, by nie dzielić się z nikim informacjami o pacjencie. Jeśli niemiecki lekarz naruszy tajemnicę lekarską, może stanąć przed sądem. Oczekiwali od niego, że sam przestanie latać. Skoro tak się nie stało, to zawinił nie tylko on, lecz cały system opieki medycznej.